Siemano, z tej strony Codziennie Lepszy, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat, jak skutecznie walczyć z prokrastynacją. I teraz to, o czym już wspominałem, wiele osób upatruje rozwiązania problemów prokrastynacji w poprawie pracy nad produktywnością, organizacją czasu, zarządzaniem czasem, pracą nad skupieniem itd. I oczywiście, jeżeli skutecznie walczysz z prokrastynacją, to te wszystkie elementy wpływają na poprawę Twojej produktywności i wpływają też na to, że łatwiej jest Ci poradzić sobie z tymi wszystkimi kwestiami. Łatwiej jest Ci ograniczyć potrzebę odkładania, łatwiej jest Ci ograniczyć te pokusy różne, dostosować swoje środowisko pracy w taki sposób, żeby zmniejszyć tą Twoją szansę na odkładanie, żeby było Ci łatwiej zaczynać, łatwiej pracować produktywnie. Ale praca nad planowaniem może dziać się w nieskończoność. Zawsze możesz poprawić swoje planowanie i zawsze możesz z tym planem później nic nie zrobić. Praca nad skupieniem jest super, ale jak możesz pracować w skupieniu nad zadaniem, którego nie zaczynasz, tylko je odwlekasz? Więc nie jest to rozwiązanie, które gwarantuje Ci poradzenie sobie z problemem prokrastynacji. To, co natomiast gwarantuje Ci skuteczne rozwiązanie problemu prokrastynacji, to jest wykształcenie sobie nawyku zaczynania. Ja dzisiaj opowiem o jednej technice, która może być pomocna i jest bardzo pomocna, przynajmniej w moim odczuciu, w poradzeniu sobie właśnie z problemem prokrastynacji. Jeżeli umówiłbyś się z sobą samym, że będziesz pracował tylko przez 5 minut i po tych 5 minutach podejmiesz decyzję, co robić dalej, to ściągasz z siebie pewnego rodzaju presję, bo my czasami mamy jakieś zadanie do zrobienia, które wiemy, że zajmie nam, powiedzmy, godzinę, dwie, czy kilka godzin, czy pół godziny. Ono może być trudne, ono może być nieprzyjemne. No i nasz mózg woli wybrać coś, co jest dostępne od ręki, co możemy zakończyć w kilka minut. Może to być coś przyjemnego, jak scrollowanie mediów społecznościowych, może to być spacer, może to być drzemka, może to być nawet posprzątanie mieszkania, które zajmie ci kilka minut, na przykład umycie naczyń i już czujesz jakiegoś rodzaju dumę, już czujesz się fajnie, że coś zrobiłeś, no chociaż nie jest to co miałeś zrobić. Więc twój mózg wybierze takie kilkuminutowe działanie, bo spodziewa się, że po tych kilku minutach może zobaczyć efekt, a ten efekt wywoła u ciebie poczucie, że zrobiłeś coś dobrego i jest to, powiedzmy, na tej szali coś lepszego, łatwiejszego, coś bardziej pewnego niż zadanie, przed którym stoisz i ono może trwać kilka godzin. Nie wiesz, jaki będzie rezultat, nie wiesz, jak będzie trudno i no, nie kwapisz się do tego, bo to zadanie cię trochę przeraża. Więc gdybyś wprowadził taki stały punkt decyzyjny, że tylko zaczniesz i tylko będziesz pracował nad tym 5 minut, a po tych 5 minutach dasz sobie możliwość podjęcia decyzji, i ta decyzja może dotyczyć kontynuowania działania albo zaprzestania go i zajęcia się czymś innym, to ściągasz z siebie całkowitą presję. Bo przecież możesz zmusić się do tego, żeby popracować 5 minut. Możesz pracować 5 minut dosłownie nad wszystkim. Możesz nawet, jeżeli chciałbyś, powiedzmy, osiągnąć jakiś cel sportowy i wprowadzić nawyk biegania, no to łatwiej ci się zmusić do 5 minut biegu niż do 40. I teraz to jest kluczowe. Nie oznacza to, że po tych 5 minutach ty masz przerwać to działanie. Po 5 minutach ty podejmujesz decyzję, czy przerywasz, czy działasz dalej. I uwierz mi, jeżeli chciałbyś po prostu zacząć biegać, chciałbyś biegać pół godziny dziennie na przykład, to jeżeli wyjdziesz na 5 minut i po tych 5 minutach jesteś już w butach do biegania, jesteś już na zewnątrz i biegasz już kilka minut, to zdecydowanie łatwiej będzie ci podjąć decyzję o tym, żeby kontynuować. I szczerze mówiąc, w większości przypadków pobiegasz jeszcze przynajmniej te kilka minut, te 10 czy 5. I może nawet jeśli nie uda ci się biegać 30, to pobiegasz te 20. I będzie to jakiś tam sukces. Będziesz sobie budował już powoli ten nawyk, o który nam chodzi. Będzie ci po prostu trudniej przerwać to działanie, ale będziesz czuł też taką możliwość, że możesz to zrobić bez wyrzutów sumienia. Po prostu przerwać, bo może to być nie ten dzień. Ale nawet jeśli przerwiesz, to zaliczyłeś już 5 minut biegania, czyli zaliczyłeś już nawyk, zaliczyłeś już to, że ubierasz się, wychodzisz, zaczynasz biegać i biegniesz przez kilka minut. W kontekście budowania nawyku to jest bardzo dużo i jest to bardzo skuteczna rzecz. W przypadku jakiegokolwiek innego działania, jeżeli zdecydujesz, że kontynuujesz to działanie, a będzie ci naprawdę łatwo tak zdecydować, no to po prostu może się okazać, że zrobisz to, co miałeś zrobić, i zmusisz się na przykład do półgodzinnej pracy, która wcześniej wydawała ci się bardzo ciężka i do której trochę się nie kwapiłeś. Ale jeśli nawet przerwiesz, to może zadziałać jeden z efektów lub dwa efekty, o których wspominałem kiedyś w poprzednim nagraniu, czyli efekt owsiankiny i efekt Blume Zeigarnik,
czyli to, co mówię o otwartych pętlach. Znajdź sobie, gdzieś tam jest odcinek o otwartych pętlach, wyjaśniam tam te dwa efekty. Jeśli nawet więc przerwiesz, to łatwo ci będzie później wrócić do kontynuacji tego działania, co również w pewnym sensie rozwiąże prokrastynację w tym jednym kontekście. To był dzisiejszy odcinek Codziennie Lepszy 360. Prosta technika, można powiedzieć technika, zasada 5 minut, czyli zmuszasz się do rozpoczęcia ze świadomością, że po 5 minutach podejmujesz działanie i trzymasz się później tej decyzji. Jeśli przerwiesz, to przerywasz. Jeśli chcesz kontynuować, to kontynuujesz. Ściągasz z siebie presję. Wprowadzasz taki punkt decyzyjny, który daje ci pewność, gwarancję, że jeśli cokolwiek ci nie spasuje, to po prostu możesz przerwać. A jeśli będziesz chciał, to jest to świadoma decyzja już w procesie, żeby kontynuować dalej. Nie jest to zmuszanie się, jest to po prostu twoja decyzja. Trzymaj się, zastosuj tą technikę, bądź codziennie lepszy. A jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zostaw suba i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Hej!